Zrób to z tulipanami po przyniesieniu ich do domu. Będą stać o wiele dni dłużej, wystarczy wbić patyczek w odpowiednie miejsce. Tulipany to jedne z najpiękniejszych wiosennych kwiatów. Należy pamiętać o tym jednym szczególe, by cieszyć się nimi dłużej. Kwiaty przyniesione do domu na początku należy podciąć. Często były ścinane kilka dni przed pojawieniem się w sklepie. Mogą być zaschnięte i słabiej pobierać wodę. Podetnij je pod kątem 45 stopni. Do wazonu z wodą wlej dwa naparstki wysokoprocentowego alkoholu. Zapobiegnie nam namnażaniu się niebezpiecznych dla kwiatów bakterii. Chroni bukiet przed gniciem. To jednak nie jedyna czynność, którą należy zrobić. Kwiaciarka poleciła mi, abym wzięła jedną drewnianą wykałaczkę. Następnie przebić łodygę kwiatów, które opadają. Po co to robić? Okazuje się, że w łodydze mogą być pęcherzyki powietrza, które utrudniają roślinie pobór wody. Patyczek zrobi dziurkę, przez którą wyleci nadmiar pęcherzyków. Dzięki temu kwiaty tulipanów będą jędrne i nawodnione. Daj znać, z jakiego miasta mnie oglądasz. Dzięki tym trikom żonkile w wazonie będą stać ponad tydzień. Wystarczy pamiętać o jednym szczególe i dodać to do wazonu. Zacznijmy od tego, że żonkile po przyniesieniu ze sklepu. Należy podciąć. Nie robimy tego jednak tak jak w innych kwiatach. Czyli nie podcinamy ich pod skosem. W łodydze tej rośliny jest syrop. Zamiast tego układamy z nich bukiet i kładziemy na desce do krojenia. Następnie obcinamy łodygi za pomocą noża. Dzięki temu też lepiej prezentują się w wazonie. Ważne, aby w wazonie nie ściskać ich ze sobą za mocno. Nigdy nie łącz żonkili z innymi kwiatami. Okazuje się, że zrobienie bukietu z tulipanów i żonkili to słaby pomysł, i większość kwiaciarek złapałoby się za głowę. Powód jest zaskakujący. Taka kompozycja krótko cieszyłaby nasze oczy. Wszystko przez specyficzną naturę tych wiosennych kwiatów. W ich łodydze znajduje się mleczko, które jest trujące dla innych roślin. Wstawienie ich do jednej wody z innymi kwiatami sprawiłoby, że szybko by zwiędły. Pamiętajmy też, by ciętych żonkili nie kłaść bezpośrednio na talerzach i innych elementach nakrycia stołu. Nie ozdabiamy też nimi potraw. Może to prowadzić do zatrucia? Wiedzieliście o tym? Dodaj ten jeden składnik do wazonu, a żonkile będą stać o wiele dłużej. Magicznym składnikiem jest zwykła kostka lodu. Jakim cudem ma takie działanie? Żonkile są kwiatami wiosennymi i o wiele bardziej lubią chłód niż ciepło. Dlatego lepiej nie stawiać ich na nasłonecznionym parapecie. W ciepłe dni warto wrzucić do wazonu kostkę, która ochłodzi wodę, w której stoją. To nie jedyna rzecz, która przedłuży ich żywotność. Dodaj jedną łyżkę tego proszku do wazonu z żonkilami. Będą kwitnąć o wiele dłużej i nie będą opadać. Te piękne kwiaty znane są z ich krótkiej daty przydatności, zwłaszcza gdy są cięte i wstawione do wazonu. Okazuje się, że jest na to sekretny sposób. Wystarczy zajrzeć do kuchennej szafki. Na początku jednak pamiętaj, aby przyciąć kwiaty. W miseczce obok nalej ciepłą wodę. Włóż ich łodygi na kilka sekund. Ciepła woda otworzy kanaliki do pobierania wody. Dzięki temu kwiaty będą lepiej nawodnione i sprężyste. Następnie wstaw do wazonu z nową wodą. Czynność powtarzaj co dwa dni. Przygotuj kwasek cytrynowy. Wystarczy wsypać pół łyżeczki. Ma on właściwości hamujące rozwój drobnoustrojów oraz obniżający odczyn wody. Żonkile nie będą dzięki niemu pleśnieć. Niewiele osób wie, że ten mały szczegół może zrujnować żonkile. I jeśli o tym zapomnimy, szybciej zwiędną. Przyjrzyj się uważnie ilości wody w wazonie. Nie powinna ona przykrywać łodyg. Żonkile to kwiaty, które nie powinny być tak mocno nawodnione. Jeśli chcesz, aby dłużej stały w wazonie, wystarczy, że wlejesz do niego tylko trochę wody. Powinna mieć głębokość 3 cm. Wstaw do niej tylko końcówki rośliny. Dzięki temu kwiaty będą stać o wiele dłużej. Róże będą stać nawet dwa tygodnie. Wystarczy pamiętać o tych dwóch kluczowych krokach, które należy zrobić natychmiast przed włożeniem ich do wazonu. Kwiaty są cięte w kwiaciarni kilka dni lub godzin wcześniej. Dlatego ich łodygi zasklepiają się na końcu. Robią się twarde i brązowe. Należy je obciąć pod skosem za pomocą sekatora. Następnie wkładamy je do miseczki i zalewamy wrzącą wodą. Zostawiamy w niej łodygi na zaledwie 10 sekund. Ciepła woda otworzy kanaliki, przez które róża pobiera wodę. W drugiej misce przygotowujemy sekretną miksturę kwiaciarek. Do miski wkładamy jedną tabletkę aspiryny. Ja nigdy nie wyrzucam przeterminowanej aspiryny. Wykorzystuję ją później do takich przepisów. Za pomocą ciężkiego przedmiotu kruszymy ją na drobny pył. Ta tabletka hamuje rozwój bakterii w wazonie. Wzmacnia roślinę i chroni przed bakteriami i pleśnią. Następnie wsypujemy pół łyżeczki cukru. Odżywi on kwiaty i wzmocni. Przygotuj wysoko procentowy napój. Wystarczy dodać do mikstury zaledwie naparstek. Następnie dodajemy odrobinę wody utlenionej. Obie skutecznie zdezynfekują i obniżą odczyn wody. Na koniec można również dodać odrobinę płynu do mycia naczyń. Całość mieszamy i wlewamy do wazonu z zimną wodą. Do niego wkładamy kwiaty. Składniki zawarte w wodzie wzmacniają kwiaty i zapobiegają powstawaniu pleśni. Dzięki temu bukiet może stać o wiele dłużej. Taką wodę należy wymieniać co dwa dni. Nigdy nie trzymaj bananów obok róży. Ta porada od ogrodnika była dla mnie zaskakująca. Okazuje się, że gdy dostaniemy bukiet ciętych róż, powinniśmy trzymać je z daleka od bananów. Nigdy nie powinniśmy kłaść ich obok siebie na jednym stole. Brzmi dziwnie? Wyjaśnienie tej sytuacji znajdziemy w nauce. Wszystko zaczyna się od bananów. Gdy kupujemy banany w sklepie, często są one lekko zielone, lecz po dwóch dniach w domu dojrzewają i są gotowe do jedzenia. Owoce te wydzielają etylen, czyli hormon roślinny, który przyspiesza starzenie się owoców. Jeśli położymy obok bananów twarde awokado, szybciej będzie miękkie i zdatne do jedzenia. Niestety ta substancja działa również na kwiaty, które są w otoczeniu. Wydzielany przez banany etylen sprawi, że zwiędną i przekwitną o wiele szybciej, niż byśmy tego chcieli. Dlatego należy trzymać je z dala od miski z bananami. Wiedziałeś o tym? Banan jednak świetnie sprawdzi się jako składnik nawozu do kwitnących roślin doniczkowych. Nawóz ze skórek tego owoca to odżywka numer jeden dla storczyków. Skórki z banana, bo o nich mowa, są dla storczyków jak eliksir młodości. Kiedy zjadasz banany, obierasz je ze skórki. Obrane skórki najczęściej wyrzucasz do śmieci, a to duży błąd. Skórki z banana możesz wykorzystać, nie wyrzucaj więc ich do kosza. Banan i jego skórka zawiera wiele substancji, które storczyki uwielbiają. Są to m.in. potas, fosfor, wapń, kwas krzemowy i siarka. To sprawia, że storczyki są zdrowe, mają piękne zielone liście i korzenie. Pojawia się też na nich sporo pąków. Wystarczy przygotować z nich prosty nawóz. Zanim go jednak zrobisz, przetrzyj najpierw skórką liście storczyka. Już sam ten zabieg odżywi storczyki. Liście będą lśnić. Teraz możesz zająć się przygotowaniem nawozu. Pokrój skórki z banana na mniejsze kawałki. Wystarczy jedna lub dwie skórki banana. Pokrojone skórki przełóż do słoika. Zalej litrem ciepłej wody i zamknij słoik. Odstaw słoik na jedną dobę. Następnego dnia odceć skórki. Taką wodą możesz już podlewać storczyki. Wystarczy odżywiać tak storczyki raz na dwa tygodnie. Zapomnisz o wszelkich problemach w jego uprawie. Woda ze skórek z banana nadaje się nie tylko do podlewania. Możesz nią też przemywać liście storczyka. To wszechstronny nawóz, najbardziej odpowiedni dla storczyków.